Ceremonii Księża, drodzy parafianie, 21 lipca tego roku odbyła się w naszej parafii uroczystość podziękowania i pożegnania księdza Józefa Bogorskiego jako proboszcza tej parafii. Nie mogłam uczestniczyć osobiście z ramienia Sejmiku Mazowieckiego, dlatego jestem tutaj dzisiaj. Chcę przyłączyć się do tych podziękowań, jakie kierowaliście Państwo księdzu Józefowi za jego długoletnią pracę na rzecz tej parafii. Jestem przekonana, że jego służba i oddanie parafianom tej ziemi przyczyniło się do rozwoju duchowego, do rozwoju tego społecznego, tego regionu północnego Mazowsza. Jak wiecie, służba kapłańska to misja. To misja służenia Bogu, to misja służenia drugiemu człowiekowi. Ksiądz Józef jako proboszcz od 80 roku wykonywał tą posługę zaangażowanie. Właśnie krzewił i wspierał wiarę, dawał nadzieję w wielu trudnych momentach. Również angażował się społecznie w działalność lokalnych grup, stowarzyszeń, był inicjatorem akcji katolickiej młodzieży. To wspaniały gospodarz, który troszczył się o ten piękny kościół, troszczył się o cmentarz. To człowiek, który swoje życie poświęcił na tej ziemi. Dlatego też marszałek województwa mazowieckiego z inicjatywy wójta, z moim wsparciem uznał, że księdzu kanonikowi Józefowi Bogorskiemu należy się medal Promazowie. Medal Promazowie to medal, który Sejm Województwa ustanowił uchwałą Sejmiku w 2006 roku dla osób szczególnie zaangażowanych w działalność społeczną, gospodarczą naszego Mazowsza. To medal, który może być wręczony jedynie przez marszałka bądź osobę przez niego upoważnioną. Właśnie ja jestem tą osobą, która ma zaszczyt wręczyć ten ważny na Mazowszu medal dla osób szczególnie zasłużonych. Pozwólcie Państwo, że przeczytam najpierw akt nadania tego medalu. Marszałek Województwa Mazowieckiego nadaje księdzu kanonikowi Józefowi Bolesławowi Bogorskiemu medal pamiątkowy na Mazowie. Podpisał Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego, Warszawa, 21 lipca 2013 roku. Szanowni Państwo, drogi księży kanoniku, to jest oto ten medal. Dodatkowo, proszę Państwa, jest taki dyplom, który ksiądz będzie mógł zawiesić w Waszym miejscu, w parafii, by przypominał jemu i Wam o tym, że ksiądz tutaj zostawił swoje serce i zasługi. Pielęgnować, że to oczywiście przy pomocy współpracy parafii.
I dzisiaj w sposób szczególny przytać przygodnych gościu, szanownym gościom. Chcę podziękować jeszcze raz wszystkim parafianom za tą owocną, długą pracę naszą i współpracę. Wszystkim ludziom, którzy przyczyniali się, aby ten dom Boży wyglądał jak dom Boży. A myśmy tworzyli tą jedną rodzinę, rodziną parafianą, wspólnotę parafianą, Kościół żywy. Tak dobrze się mówi ostatnio o Kościele w związku z wyborem papieża Franciszka, ale ten Kościół się troszkę dzieli, bo inaczej wygląda Kościół dziennikarzy, a inaczej ten żywy Kościół. A my tworzymy ten żywy Kościół ze swoimi także słabościami, takimi czy innymi grzeszkami, ale chcemy, aby dążyć do tego, co jest celem, co jest uświęceniem, co wypływa z Ewangelii, z Jezusa Chrystusa. Dzisiaj jeszcze raz dziękując wszystkim, w sposób szczególny chcę wyrazić podziękowanie za obecność w nas, Panie Wiesławie, z nami się przed kilkunastu lat, co prawda, ale dzisiaj tak uroczyście właśnie tutaj witamy i gościmy na obecnej przysięgi tej usamowej.